Pan prezes Słowowi Pierczak uśmiecha się, bo to była, to była ta udana licytacja. Wtedy koń został sprzedany. Nie usłyszałem, czy to było 120 tysięcy, czy 140 tysięcy euro, ale tak naprawdę większość koni została, pozostała w stajni. To znaczy, została odesłana, czyli ta licytacja była tą licytacją bezsy, a nie chossy. Tak, naturalnie. Większa, większość koni nie została sprzedana. Po prostu dlatego, że oferowano zbyt niskie ceny. Natomiast w kilku przypadkach, tak jak w przypadku klaczy Anavera i klaczy Prunella, osiągnięto bardzo korzystne ceny. Przypominam, Anavera została sprzedana za 110 tysięcy euro, a Prunella młoda, trzyletnia klacza 150 tysięcy euro, co wydaje się wynikiem rzeczywiście dobrym. Natomiast inne konie. Proponowano ceny takie, które, które nie spełniały warunku cen rezerwowych, dlatego też zostały odesłane do stajni, ale tak bywa i prawdopodobnie kupcy testują hodowców i właścicieli koni, czy, czy uda się jednak kupić te konie taniej, aby utrzymać dość wysoką markę. Nie można sobie na to pozwolić, aby sprzedawać dobre konie. Tanio podczas aukcji Pride of Poland, no nie, oferta nigdy nie przedstawia koni średnich, tylko konie dobre i one muszą mieć odpowiednio wysoką cenę. Stali bywalcy, tacy, którzy bywają od, od lat na licytacjach, wspominali te, te licytacje, w czasie których sprzedawano konie za cenę ponad miliona euro. W 2015 roku i mówili, no tak, teraz taka jest sytuacja z uwagi na te wszystkie, na, na to całe zamieszanie, które było tutaj w Janowie Podlaskim. Naturalnie to jest bardzo medialne, jeśli pada jakiś rekord, ale musimy pamiętać, że rekordy zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat. Tak się zdarzyło rzeczywiście w 2015 roku, że klacz Pepita została sprzedana za 1 400 000 euro, natomiast pozostałe konie były sprzedawane już w znacznie niższych cenach i w związku z tym ta średnia, aukcja, średnia cena aukcji była, była zupełnie inna. Trudno w tej chwili wyrokować, jak będzie, jak będzie w przyszłości. Ale prawdopodobnie przychodzą być może trochę trudniejsze czasy. Trzeba to przetrwać, trzeba wytężyć wysiłki, aby hodować konie, które znajdują nabywców, Taka, takie to jest prawo rynku. To to są wielkie obchody dwustulecia Stadniny koni w Janowie Podlaskim. I będąc tutaj od soboty zastanawiałem się, jacy politycy przyjadą tutaj do Stadniny, tak? Była przez chwilę mowa o tym, że przyjedzie prezydent Rzeczpospolitej, który objął honorowy patronat, nie było, nie było prezydenta, nie było... Nie było prezydenta. Walka z banerem. Proszę Państwa, jak wiatr zawieje, choćby lekki, to baner upada, trzeba go podtrzymać, ale była mowa o tym, że przyjedzie prezydent Rzeczpospolitej, że będzie nie wiem, przedstawiciel prezydenta, przedstawiciel kancelarii premiera. Nie pojawili się tutaj. Dlaczego? Tego nie wiemy. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej objął honorowym patronatem 39. Narodowy Pokaz Koni Arabskich. Natomiast prawdopodobnie miał inne obowiązki, i nie mógł przyjechać do, do Janowa. A czy czuł się pan trochę zawiedziony tym, że jest ta nieobecność, nie wiem, głowy państwa, czy, czy choćby, nie wiem, pani premier albo kogoś z kancelarii premiera? Oczywiście tak, bo jednak rocznica 200 lat przypada raz tylko w naszym życiu, w związku z tym wydawało się, że w takim istotnym momencie prezydent powinien odwiedzić Janów. Niestety tak się, tak się nie stało, ale nie znam oczywiście przyczyn. Yy, yy, jak... Tak jak pan przejmował Janów Podlaski, Stadninę Koni, no to była, to była sytuacja kryzysowa, prawda, po odwołaniu, najpierw po odwołaniu wieloletniego dyrektora, potem był prezesa Stadniny Koni, potem był ten czas przejściowy, po tym czasie przejściowym przyszedł pan do Stadniny i pierwsze pana decyzje, pierwsza, pierwsze obserwacje były jakie? No przede wszystkim sytuacja była dość napięta związana z tym, że, że po prostu było trochę nerwowo w całej stadninie, trwały różnego typu dochodzenia, trudno było pracować w takiej atmosferze, ale wkrótce to się uspokoiło, stadnina wróciła do normalnego rytmu biologicznego, zwierzęta, zwierzęta konie nie znoszą takiej atmosfery i to się udało. Uspokoić sadina, pracuje normalnie, konie zostały przygotowane, e, wytrenowane, natomiast sytuacja na rynku y, no, jest taka trudno, trudna do przewidzenia i w związku z tym wydaje mi się, że trzeba z pewnym dystansem podchodzić do wyników e, wczorajszej aukcji. Dzisiaj mamy aukcję kolejną Summer Sale, Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. E, przed nami jeszcze, mm, jeszcze wiele różnych zdarzeń, które w tym roku wystąpią. Obchody jubileuszu dwustulecia trwają. Mamy jeszcze do zorganizowania cały szereg imprez, w tym międzynarodowe zawody w ujeżdżeniu, które po raz pierwszy w Janowie się odbędą we wrześniu. W tym roku po raz pierwszy w czasie Święta Konia Arabskiego zorganizowaliśmy dwie gonitwy, które bardzo się podobały publiczności. Jest szansa na to, że w przyszłym roku Tor wyścigowy w Janowie będzie torem oficjalnym. To proszę po, po, posłuchać, jaka była atmosfera w czasie e, go, gonitwy Wielkiej Janowieckiej. I co, co to za e, koń, który e, możemy przedstawić? Kto był e, tatą Giltona, tak? Wiltona. To, to właśnie tą, bo każdy, kto zna się na koniach arabskich, natychmiast wymienia od razu rodziców, dziadków, pradziadków konia, całe drzewo, bo to jest najważniejsze. Najważniejsza jest ta księga konia arabskiego. No tak, tu trzeba powiedzieć, że konie arabskie mają bardzo głęboko udokumentowane rodowody i dla hodowców jest to niezwykle ważne. Zresztą... Ta wysoka renoma polskich koni arabskich czystej krwi wynika między innymi z tego, że księgi stadne są prowadzone bardzo dokładnie i, i rodowody koni są w pełni udokumentowane, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że nie ma tam dolewu innej rasy, to jest niezwykle ważne. Jeśli chodzi o wyścigi to... Konie z Janowa Podlaskiego zawsze były nie tylko piękne, ale również bardzo dzielne, i to rzeczywiście się potwierdza w tym roku. Konie, wyhodowane w Stadninie, doskonale biegają na torze wyścigowym w Warszawie. Aktualnie po 25 dniach wyścigowych, stadnina jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o sumę wygranych. Nawet, nawet ma przewagę nad, nad stadninami koni pełnej kwi angielskiej, gdzie nagrody w gonitwach są znacznie wyższe aniżeli w przypadku koni arabskich, co nas oczywiście bardzo cieszy. Konie wyhodowane w stadninie wygrały. Wygrały 13 wyścigów, zajęły wiele miejsc, drugich i trzecich. W nagrodzie bardzo znanej derby Janowski Koń Bandolero zajął drugie miejsce. W tej chwili przygotowujemy się do nagrody Europy. Która to też warszawska, warszawska gonitwa. Wróćmy na chwileczkę do licytacji, do zdarzeń z dnia wczorajszego. Człowiek siedzi na trybunach, ma sąsiada albo sąsiadkę z lewej, sąsiada albo sąsiadkę z prawej. Ja miałem sąsiadkę z lewej strony, która, która sceptycznie patrzyła na to, co dzieje się w Janowie Podlaskim. Posłuchajmy. Jestem miłośnikiem koni, obserwatorem z boku. I to jest smutne, to co się widzi teraz. Niedocenianie ludzi, którzy stworzyli potęgę polskiego konia arabskiego. Jesteśmy w stadninie w Janowie Podlaskim, która obchodzi dwustulecie. 30 lat w tej stadninie przepracował wyrzucony prezes Marek Trela. Konie, które dzisiaj żeśmy oglądali, podziwiali. Pogrom, który został najlepszym koniem pokazu, Pinga, jedyna platynowa czempionka w Polsce, to są konie wyhodowane przez Marka Trele. Jego nazwisko w ogóle nie padło i to jest małość. Stadnina koni w Michałowie otrzymała a, nagrodę dla najlepszego hodowcy. Konie wyhodowane w Stadninie, które tej nagrodę zdobyły, zostały wyhodowane przez pana Jerzego Białoboka. On wtedy był dyrektorem Stadniny. To prawda, że właścicielem konia jest Stadnina. Ale ja pamiętam czasy, kiedy świętej pamięci dyrektor Ignacy Jaworowski był już na emeryturze, a wygrywały konie z Janowa. To ówczesny dyrektor Jerzy Białobok zawsze podkreślał, że to są konie które wychodował jego poprzednik Ignacy Jaworowski choć dyrektor Białobok wówczas z nim pracował i dyrektor Jaworowski był zawsze zapraszany do prezentacji po prostu panowały inne zwyczaje i jakby pan prezes odpowiedział mojej sąsiadce przedstawiałem zarys historii stadniny koni wianowie podlaskim szerokiej publiczności i mówiłem o tym, że najbardziej zasłużonym dyrektorem Stadniny w Janowie był świętej pamięci pan Andrzej Krzyształowicz i na jego koncie jest wiele sukcesów związanych i z pokazami, i z aukcjami, a także z wyścigami koni. Następnie powiedziałem, że w 1996 roku pan Andrzej Krzyształowicz powierzył, jak gdyby pałeckie kierowania hodowlą pani, panu doktorowi Markowi Treli i w czasie, kiedy on kierował stadniną, zostały wyhodowane takie konie, właśnie jak pianissima, pinga, czy też została sprzedana Pepita na aukcji za tą rekordową cenę. Mówiłem o tym. Pani, która się wypowiadała, być może tego nie słyszała, ale to są, to są fakty. Chyle czoła przed, przed moimi poprzednikami i nie zamierzam tego, tego ukrywać. Każdy czas ma, ma jak gdyby swoje znaczenie. Trudno powiedzieć, jak dalej się ułoży sytuacja w Janowie, ale nie mam żadnego sporu z panem doktorem Markiem Trellą. W związku z tym, tego typu twierdzenia, że, że nie wspominam o, o, o Marku Trelli, są nieprawdziwe. Tym bardziej, że w ubiegłym roku również. Podczas parady hodowlanej mówiłem, e, e, mówiłem, e, mówiłem o tym. Skoro powiedzieliśmy słów, kilka o tej historii, która, e, która by gdzieś podzieliła by świat miłośników konia arabskiego, i ten podział, tak jak podział polityczny w Polsce, jest widoczny i dosyć głęboki. Na pewno tak, to jest, to jest jednak, jednak smutne, że następują takie podziały, a wręcz, wręcz czasami odnosi się wrażenie, że występuje nie tylko podział, ale, ale wręcz szereg osób z tego tytułu, jak gdyby pała pewną taką nienawiścią i próbuje na każdym kroku atakować, co nie jest uzasadnione, trzeba powiedzieć, że stadnina Konijanów Podlaski, czy też inne stadniny Spółki Skarbu Państwa, no jednak ich właścicielem jest właśnie Skarb Państwa, i w związku z tym spółki podlegają Agencji Nieruchomości Rolnych od 1994 od roku i właściciel no ma prawo odwołać dyrektorów czy prezesów. Takie jest prawo. W związku z tym w związku z tym takie zmiany mogą, mogą następować. Można mieć do tego oczywiście różny stosunek, ale takie, takie są zasady inne niż, niż w stadninach prywatnych. Rozmówiliśmy na, na temat, mówimy na temat Stadniny, na temat historii. Dwóch panów Kowalczyków miało związek ze Stadniną. Tak zaprosiliśmy na te nasze uroczystości Jana Kowalczyka, jedynego jak dotychczas złotego medalistę, jeśli chodzi o dyscyplinę skoków przez przeszkody w jeździectwie, ponieważ on na koniu wyhodowanym w Janowie na Artemorze w 1980 roku zdobył złoty medal olimpijski. Jego trenerem wówczas i trenerem całej, całej kadry olimpijskiej był pan Marian Kowalczyk, który urodził się w Janowie Podlaskim, jest z nim związany. W tej chwili jest już mimo, mimo problemów zdrowotnych, jednak przyjechał do Janowa i to, to był dla nas rzeczywiście wielki honor gościć tych obu panów. Odsłoniliśmy taką tablicę poświęconą właśnie temu wydarzeniu, Igrzyskom Olimpijskim w Moskwie. I na zdjęciu jest właśnie Jan Kowalczyk, który na Artemorze pokonuje jedną z przeszkód. A nam udało się porozmawiać, a właściwie podsłuchać rozmowę pana Mariana Kowalczyka. Posłuchajmy.